Dla niego się liczyła publiczność. Nic poza tym. Nic poza tym nie było dla niego tak ważne jak publiczność. Dla niego nie było zbyt wielkiego zmęczenia, zbyt wielu papierosów, zbyt dużej ilości alkoholu, zbyt wielu ludzi. Dla niego w ogóle to nie istniało. No i poszedłem na ten koncert. Koncert był, tylko Jacka nie było. Jacek był dużym, ale chłopcem przez całe życie. Muzycznie rewelacją nie był. No cóż. I właśnie to mi się podoba i właśnie dlatego nam się dobrze współpracuje, bo ty nie byłeś moim fanem. Należał Jacek, należy do takich no niezwykłych, można o nim powiedzieć tak jak o Wysockim, meteorów, które tak błysnął, przeleciał za krótko. Zaczęło się nagranie, Jacek miał Johnny Walkera i pamiętam, że pierwsze nagranie nie wyszło. Ponieśliśmy porażkę. Na pewno nie był to twórca, którego twórczość można było głaskać. On nie głaskał nikogo. I w związku z tym nie chciał być zagłaskany. Pamiętam, jak w pierwszej klasie od razu zwrócił moją uwagę tym, że przyszedł prosić o pomoc w ocenie tego, co sam pisał w domu. A on, jak się okazało, zajmował się twórczą pracą literacką w domu. No można byłoby i twórczą, i literacką dać w cudzysłów, ale nie w przypadku Jacka. To rzeczywiście były próby z jego strony traktowane niezwykle serio. On się niczym szczególnie nie wyróżniał. To znaczy, tak jak ja wspominam teraz, to nawet troszkę, powiedziałbym, miałem nie najlepsze wrażenie. To znaczy, wyglądał, krótko mówiąc, na kujona, no, na takiego dobrego, porządnego ucznia kujona. Te okularki takie w grubej oprawie, te włoski krótko przystrzyżone, schludny. Kiedy przyniósł mi tragedię w 5 aktach o Bolesławie Śmiałym, to muszę się przyznać, że w domu płakałam ze śmiechu, czytając to. Przejęłam się tym nadzwyczajnie, ale to było przejęcie takie jak dorosłego nauczyciela, który patrzy na naiwne strasznie, ale pełne żaru próby dziecka. To już widziałem, jak wziąłem ten zeszyt jego i czytałem go, że to jest ktoś, kto ma ogromną wiedzę humanistyczną po sposobie prowadzenia notatek, po tym, że łapał nazwiska, hasła różne. Zaczynało się to od średniowiecza, potem renesans. Widać było, że zna się na rzeczy i to potwierdziło się potem w naszych bezpośrednich kontaktach. Zresztą w szkole, jak się jest z kimś po parę godzin dziennie, to już po paru dniach widać, kto jest kto. No ja się zorientowałem, że to jest drugi taki, jak ja, który właściwie trochę przez przypadek, trochę może przez pomyłkę, chociaż w moim przypadku był to świadomy wybór, trafił do klasy matematyczno-fizycznej, chociaż jest to wbrew jego naturalnym predyspozycjom, zdolnościom i całej osobowości. Po jakimś czasie Jacek przyszedł no z czymś, co mnie przeraziło, mianowicie z przykładami prozy obyczajowej, satyrycznej, której akcja rozgrywała się w środowisku no, z takiego high life'u intelektualnego Warszawy.
No podejrzewam, że ze środowiska, w którym obracał się i on, i jego rodzina, bo to przecież byli artyści. Spotykali się, przychodzili znajomi i to mnie poraziło, dlatego że pisał o tych ludziach, o tym świecie z taką goryczą, z taką, powiedziałabym, pogardą, z taką nienawiścią, która mnie przeraziła. Jeżeli młody człowiek tak patrzy na świat, w którym żyje, no to jest coś nie w porządku. Wiedziałem, że pisze coś prozą. Pisał też prozą rzeczy, chociaż uważam z perspektywy czasu, że proza wychodziła mu dużo, dużo gorzej niż poezja. No więc poszłam do Jacka i powiedziałam: Jacek, i to nie tak. Ja myślę sobie, że tą drogą nie powinieneś iść. Nie tłumaczyłam mu dlaczego. Myślę, że był dostatecznie mądry, że rozumiał. No i wtedy zaczęły się próby z balladami. Klasa, w której poznaliśmy się z Jackiem w listopadzie 1971 roku. To go pierwszy raz zobaczyłem i potem jak się zaprzyjaźniliśmy, to siedzieliśmy razem w jednej ławce przez 2 lata. To była właśnie taka nasza klasa. W tym oknie rozegrała się pewna scena z dziedziny stosunków męsko-damskich, z Jackiem oczywiście w roli głównej. Nie pamiętam, czy to była 2. czy 3. klasa licealna, a spacerowaliśmy sobie po korytarzu z Jackiem, no bo zresztą szkoła nie miała boiska na podwórko, takie podwórko studnie, wtedy zniszczone, zapuszczone, nas nie wypuszczano, więc jak w więzieniu trochę spacerowaliśmy w kółko, no i pod tym oknem, przy tym oknie Jacek zobaczył Basię Holendę, stała z koleżankami. I mówi: o Basia, chodź, podejdziemy do niej. No, podeszliśmy do Basi i wtedy Jacek, który miał do niej taki ambiwalentny stosunek, bo jeszcze ze szkoły podstawowej tam była między nimi rywalizacja o to, kto jest najlepszym uczniem w klasie, ale już mu się jakoś podobała. No w każdym razie podchodzimy do niej i Jacek staje przed nią i patrząc jej głęboko w oczy mówi takim ciepłym, natchnionym i uroczystym jednocześnie głosem, tak właśnie jakby się oświadczał, mówi do niej tak: Basiu, chciałbym odbyć z tobą najpiękniejszy akt w naturze, akt płciowy. A Basia, ta wzorowa uczennica, panienka z dobrego domu, jeszcze katolickiego na dodatek, cała w pąsach, aż po czubek głowy stanęła i zrobiła coś takiego: hihi, Jacek. No, takie miał subtelne metody podrywania dziewczyn. Ja zupełnie nie pamiętam takiego zdarzenia, ale domyślam się, że mogło być, mogło się wydarzyć coś takiego, dlatego że Jacek uwielbiał gorszyć, uwielbiał prowokować. To była jego taka natura. Nie znał limitów, nie znał granic. Chciał tak się zachowywać i robił to bardzo świadomie, więc to jest bardzo prawdopodobne, że coś takiego się wydarzyło. Coraz bardziej się robił towarzyski, coraz bardziej poznawał uroki życia rówieśniczego, także coraz bardziej poznawał działanie napojów alkoholowych, aczkolwiek to nie na początku, to stopniowo się odbywało, ale już w klasie maturalnej to miał wiedzę, no i o dziewczynach też już miał wtedy większą wiedzę praktyczną, aczkolwiek nie wiem dokładnie, kiedy przeżył inicjacje, no bo przyjaciele sobie takich rzeczy nie mówią, lecz przeciwnie, przyjaciele przed sobą zawsze udają, że mieli już co najmniej ze 2 tuziny kobiet, których imion i twarzy nie pamiętają. Na pewno jakąś tam parą byliśmy przed maturą. To była taka młodzieńcza miłość bardzo.
Oboje mieliśmy, pamiętam, z wygraną olimpiadę polonistyczną i tak jakoś to zapamiętałam, że w dniu, kiedy były matury z języka polskiego, to poszliśmy na spacer do parku. Wtedy zaczął odnosić pierwsze takie już, powiedziałbym, profesjonalne sukcesy artystyczne. To już były nie tylko występy dla grupki kolegów, koleżanek, przyjaciół, ale występy na estradzie dla dużej i nieznanej zupełnie publiczności. Nagrody oczywiście na festiwalach, piosenki studenckie i tak dalej. Festiwal w Krakowie żeśmy wygrali Tytanami. To była piosenka Przybycie Tytanów. Jacek grał na pianinie czy na fortepianie tam, a ja to grałem na gitarze. Wspólnie żeśmy naturalnie śpiewali. Idą Tytani, na świat zesłani, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Wtedy już od razu, kiedy Jacek występował razem z Piotrem Gierakiem, wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. To znaczy, z jakim potencjałem artystycznym mamy do czynienia, z jakim rodzajem wyobraźni, energii. Także Jacek był tutaj laureatem. Potem zresztą został jeszcze dwukrotnie laureatem tego festiwalu. Jest obok Janka Wołka jedynym człowiekiem, który trzy razy dostał tutaj nagrodę główną. To znaczy, jedna z tych nagród była nawet nazwana nagrodą specjalną już po to, żeby może jeszcze raz nie startował, bo już nie dawał szansy swoim młodym rywalom. Dwóch facetów. Młodych gówniarzy. Nie umiejących grać na gitarach, powiedzmy sobie szczerze. Nie umiejących śpiewać, powiedzmy sobie szczerze. Teksty były jeszcze takie trochę chropowate. To nie było tego. Idzie i bezczelnie wygrywa z ludźmi, no przecież Chryste Panie. Tam nikt nie był niżej średniej szkoły muzycznej z tych ludzi, którzy występowali. Już wtedy niektóre piosenki, które Jacek zaśpiewał, na przykład w przedszkole, to były piosenki, które potem się stały pewnymi takimi już przebojami całego środowiska. W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród. Po całych dniach bawimy się, coraz to inny trud. Lecz z czasem minie też i to, w przedszkolu naszym tak już jest, że zapomina się tu zło. Tu troską szybki kres i znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani. W przedszkolu naszym nie jest źle, szczególnie gdy się śpi. Podwórko się zaczęło robić coraz ciaśniejsze i mniejsze. Lubiliśmy jeździć na lotnisko, na Okęcie, popatrzeć sobie na samoloty. Zwykle żeśmy jeździli tam taksówką. Dlatego, że bawiło nas również jeżdżenie taksówką, ale nie byle jaką. Dlatego, że powiedzmy Warszawa w owych czasach, czy nawet polski Fiat, to już były samochody popularne i, że tak powiem, nic zabawnego takim samochodem nie było, ale zdarzały się taksówki, jakieś Ople. Pamiętam, raz się nam trafił taki Humber, limuzyna z tamtych czasów. To potrafiliśmy stać na postoju taksówek tam na placu Unii przy Chocimskiej. I tam żeśmy stali długo w kolejce, po czym puszczaliśmy ludzi przed sobą, bo przyjeżdżały banalne samochody. Dopiero jak przyjeżdżała taksówka, taka, w którą warto nam było wsiąść, to żeśmy w tą taksówkę wsiadali i jechali na Okęcie. Myśmy się tak czuli, jak takie osaczone młode wilczki, które rwały się gdzieś do jakiejś wolności, której nie było. Byliśmy strasznie zbuntowani. I Jacek śpiewał właśnie o tych młodych wilczkach. Śpiewał taką piosenkę Wysockiego, też przetłumaczoną przez niego. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu. No myśmy tego nie lubili. Nie znosiliśmy tej obłudy, hipokryzji, podwójnej moralności. No to były fajne czasy. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios pochylony kark. Wielu ludzi w
Rosji próbowało naśladować Wysockiego. On tego niekoniecznie mu się to podobało. Natomiast przypuszczam, że w Jacków zauważył osobną, może pod wpływem swoim, kształtującą się indywidualność. My żeśmy na siebie wpadali od czasu do czasu, bo on się tam u dziadków na boja pokazywał. Tak żeśmy coś zgadali się, że no fajnie było jeszcze, by pograć. Nawet pamiętam, dał mi jakiś tekst jakiejś nowej piosenki i tak właśnie mówił, że to by mu pasowało zaśpiewać i zagrać ze mną. Może się nieszczęśliwie, może głupio wyraziłem, ale pamiętam, tak się spojrzałem na niego, to jest, słuchaj, chętnie bym się powygłupiał razem, znowuż. Na to on się tak trochę żachnął i mówi, ty słuchaj, to już dla mnie niezupełnie wygłupy. Jacek grał swoje piosenki, ja grałem swoje, ale później się zaczęło coś takiego, że ja mu coś podegrałem, on mi coś podegrał, ja mu coś podśpiewałem, on mi coś podśpiewał. I to była taka, mówię, taka na zasadzie takiej koleżeńskiej pomocy. Dopiero jak wylądowaliśmy w Teatrze na Rozdrożu, to już była taka stuprocentowa współpraca. Dzieci, dzieci, chodźcie się pobawić z żołnierzami, bo w ostrzach wieczy słońce świeci, konie chwieją łbami. W uszach, oczach i nostrzach resty pamów. Jacek wstawał rano i zaczynał pisać. On po prostu taki był, on miał taką metodę pracy. Ja myślę, że gdyby nie Jacek, to ja bym wielu piosenek nie napisał. Bo Jacek poniekąd zmuszał mnie do pracy. To znaczy on przynosił tekst i wymagał, żebym ja najlepiej za parę godzin już miał gotową piosenkę. Także on był tytanem pracy. Dla Jacka, i on miał jeszcze taką cechę, że on jak coś napisał, to od razu chciał ludziom pokazać. Była to Kudżawa, nie uważał się za gitarzystę. Wysocki też nie był nadzwyczajnym gitarzystą. Być może, kto wie, czy Jacek Holnik nawet lepiej nie grał na gitarze. Można powiedzieć, był już na pograniczu wirtuozerii na tym instrumencie, ale to niewątpliwie przeflancował na polski grunt te najlepsze tradycje śpiewających poetów i, jak powiedziałem, ponieważ był bardzo wykształconym i zaangażowanym we współczesność Polski, świata, stosunków polsko-rosyjskich również, więc nadał temu kształt fantastycznych recitali poetyckich. Najpierw, o ile pamiętam, to z Gintrowskim robił, potem zdaje się ich drogi się trochę rozeszły, a w Paryżu, no jego chyba stan wojenny zastał na jakichś podróżach, Australia, Paryż. W pewnym momencie wytwórnia płytowa Chant du Monde, która wydawała Wysockiego, zaproponowała nam, żebyśmy nagrali płytę. W związku z tym, że ja jestem angielskojęzyczny, jeżeli chodzi o język obcy, a Jacek po francusku coś potrafił powiedzieć, ja ani be, ani me, podjęliśmy decyzję taką, że Jacek zostanie i będzie pilotował sprawy we Francji, a ja wrócę ze Zbyszkiem i no, wiązało się to z myśmy mieli mnóstwo koncertów zaplanowanych na końcówkę 81 roku i 82, początek. No ja musiałem wrócić po to, żeby te koncerty po prostu poodwoływać. I tak to się stało, że Jacek w momencie wybuchu stanu wojennego przypadkowo poniekąd został w Paryżu. To był rodzaj szaleństwa wszystko, znaczy to co się wydarzyło, no myślę, tam jakby się cały ten emigrancki Paryż przychodził posłuchać Jacka, napić się, no to tak musiało być. Taka dość specjalna atmosfera. On, te wszystkie piosenki, a według mnie to jest najlepszy okres po stanie wojennym w jego historii, no on nam na przykład śpiewał je na rybkę, bez melodii jeszcze, mówi tekst. Wszystkie kolejne etapy tworzenia piosenkiśmy przerabiali, kolejne piosenki. Gdzieś wyjechał, wracał i opowiadał o tym, co chce napisać. Jego dylematem było, że wyjechał przedtem, zachowywał się niepokornie dla ówczesnych władz, także próbowaliśmy sobie jakoś radzić na tej emigracji. Mnie było może trochę prościej, bo wykonywałem po prostu swój zawód, grałem
nawet więcej niż w Polsce. No on był bardem narodowym po prostu. No, ta jego zbroja, te wszystkie jego piosenki z tamtego czasu, to po prostu... Nagle się okazało, że on, którego tam nie ma, no to, to było nagle takie powtórzenie tych XIX-wiecznych schematów, że ten główny poeta tego kraju był w Paryżu, prawda? A on taką funkcję spełniał wtedy. I w tym sensie strzał Najdera, że go zatrudnił, bez względu na to, jaka jakość była w tej wolnej Europie, no to był dobre posunięcie. Rano na śniadanku opowiadam Jackowi, co mi się śniło. Krótko po zamordowaniu Popiełuszki. Opowiadam, jakiś katafalk. Jacyś zomowce w jakimś kościele. Coś się dzieje, jakaś zadyma. Słucham Jacka, w kadransu Jacka. A ten opowiada o snachę migranta i wykorzystuje brutalnie mój sen. No, taki był Jacek. No, ze wszystkiego potrafił coś wyciągnąć, czego się nauczyć. Z drugiej strony potrafił się też... Bo on nas wszystkich przewyższał. On potrafił się dostosować. To jest sztuka. Poznać klasę człowieka, który potrafi się zachować w rynsztoku i potrafi w gabinecie, prawda, ministra czy prezydenta zachować. I taki był Jacek. On się dostosowywał do słuchacza i potrafił go wysłuchać. Chociaż ten był na przykład bardzo, bardzo prostym człowiekiem i czasami smędził, że nikt nie mógł tego słuchać. Nigdy nie słyszałem wtedy o Kaczmarskim. Dopiero w późnych latach 80. wydawało mi się, że on nie był w Polsce, tylko pracował w wolnej Europie. Pojechałem na wakacje do Warszawy. Przecież rzecznik rządu sam zaprosił mnie. Pojedź, sprawdź, za tobą ruszy, kto ciekawy. Powiedzieli mi koledzy z RWE. Przyjechał do Polski, przedstawił mi się i poprosił o spotkanie. I ja z nim wtedy go zaprosiłem na obiad. Widocznie był ciekaw, jak taki stwór, jak ja wyglądam. Doniesiono mi, że w wolnej Europie Jacek zeznał gdzieś na antenie, że on chciałby do Polski przyjechać na koncerty i był to rok 90. Zaczęło się od pomysłu wydawania śpiwników. Nazwaliśmy firmę Pomaton. Przyszło mi do głowy, że właściwie no, warto wydać Jacka. Śpiewamy te piosenki wszystkie. Powielamy to na kserografach, w firmach, w biurach naszych rodziców. A wszyscy się pytają o śpiewniki, o teksty, przepisują je. Musiałem dotrzeć do Jacka. Udało się dzięki pomocy jego taty, pana Janusza. No i umówiłem się na rozmowę, na telefon do Monachium. Połączyłem się z Jackiem. Jacek zaczął, jak zwykle, później każdą naszą rozmowę. Cześć, jak się masz? On tak zawsze się witał. Opowiedziałem mu o całej sprawie, o pomyśle, że chętnie byśmy wydali jego piosenki w postaci śpiewników z akordami, z nutami. Zrobimy to rzetelnie, chcielibyśmy podpisać umowę. On powiedział, okej, nie ma sprawy. Jacek odesłał krótką zgodę napisaną ręcznie, że wyraża zgodę spółce wydawniczej Pomaton na wydanie moich dzieł wszystkich. Wyrażam zgodę. Mam to do dzisiaj, to jest taki bardzo ważny, osobisty w ogóle dla mnie dokument, chociaż tak naprawdę rozpoczął całą biznesową działalność późniejszej, bardzo dużej firmy Pomaton, dzisiaj działającej pod marką EMI Music. Pomyślałam, że właściwie mogłabym te koncerty Jackowi zrobić. I zadzwoniłam do Jacka i tak, żeby mi się umówili, że w maju on przyjedzie do Polski i że koncerty ile zrobię, tyle zrobię i bardzo się cieszy i w ogóle ten... Na samą wieść o tym, że taka możliwość istnieje, że Jacek będzie w jakimś mieście, to się robiło jakieś szaleństwo. Więc musieliśmy, znaczy ja musiałam Jacka przekonać do tego, żeby to były większe sale, no prawdę powiedziawszy hale. 20 maja to był pierwszy koncert Jacka Kaczmarskiego, w którym ja uczestniczyłem, na którym ja byłem. Pojechałem tam z kolegą już rano z Warszawy. Byliśmy tam już ładnych parę godzin wcześniej, no i tam, nie wiem, 3, może 4 godziny przed koncertem pod halę Wisły podjechał taki Wartburg i z niego wysiadło 2 młodych ludzi i zaczęli wyjmować jakieś pudła. No i mówią do nas, a co wy tutaj tak go czujecie? No my mówimy, no że my na koncert, no przecież koncert dopiero za 4 godziny. No tak, ale my z Warszawy, no to przecież już co mamy robić, czekamy. No ale w Warszawie przecież będzie za tydzień. Ja na to mówię, no to na Warszawę to już ja mam bilety. No i oni w ten sposób zorientowali się, że mają do czynienia z jakimś fascynatem. No i mówią, no to jak nie macie nic do roboty, to pomóżcie nam nosić te,
te pudła. I w tych pudłach były kasety magnetofonowe, Dzieci Hioba, Kosmopolak, Głupi Jasio. Ci dwaj panowie to był Piotr Kabaj i Tomasz Kopeć. Jacek nie wiedział, co ma na koncertach śpiewać. On tu przyjechał zagrać po raz pierwszy od 9 chyba lat ogromną trasę koncertową. No i zapytał mnie, słuchaj, ty tu mieszkasz i żyjesz. Co ja mam tutaj zaśpiewać? Pomógł mi tutaj pan Janusz Kaczmarski, który widział, że ja młody człowiek, jeszcze student przecież, no po prostu sobie nie poradzę z tą sytuacją, że taki artysta, który jest dla mnie autorytetem i legendą ze wszechmiar, no prosi mnie o tego typu pomoc, której ja nie potrafię mu dać. Pan Janusz pojechał z Jackiem do Magdalenki na kilka dni i tam powstał repertuar tej pierwszej ogromnej trasy koncertowej. Obława, obława, a młody mnie jak obława, te dzikie zawalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wdeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, krwami gońcy, przód szarpany. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęście miał, bo wypadł prosto mnie na kły i krestę w treznach. Od początku miałam problem, bo się okazało, ja tego nie podejrzewałam, że to aż do tego stopnia. Ja nie miałam praktyki nigdy z ludźmi, którzy piją alkoholu więcej niż trochę. Więc problem zaczął się właśnie z Jacka wydolnością fizyczną. On nie umiał śpiewać na pół gwizdka. W związku z tym i zdzierał gardło i po prostu wkładał ogromny wysiłek fizyczny w każdy z koncertów. Były momenty trudne i krytyczne, bo jeszcze ten entuzjazm, ci ludzie, Jacek i jego problemy z alkoholem, to też był kłopot, z jakim się borykaliśmy. No po prostu organizatorka Teresa z Krakowa cały czas pilnowała, by w okolice Jacka nie przedostawał się w żaden sposób alkohol. Schodził ze sceny, to musiał sobie dymka po tym darciu się i przed następnym darciem. Musiał dymka sobie po prostu ten i odrobinkę alkoholu. Zmieniał koszulę, wychodził na scenę i druga część koncertu. To po prostu było coś niesamowitego. Ja sobie zdałem sprawę, że oto mamy do czynienia z niezwykłym wydarzeniem artystycznym, fantastycznymi koncertami i w ogóle nikt nie pomyślał, żeby to nagrać. W ostatniej chwili mi się udało zakontraktować Andrzeja Puczyńskiego i Studio Izabelin. Byliśmy zaprzyjaźnionymi firmami i osobami i w klubie Riviera Remont udało się nagrać właściwie ostatnie koncerty całej tej trasy koncertowej pierwszej, dzięki czemu mogła powstać płyta Live 90, tak ją zatytułowaliśmy. I to były jedne z pierwszych płyt na rynku polskim, bo Andrzej Puczyński, pytany, nawet nie wiedział, ile na takiej płycie można zmieścić muzyki. Stąd pierwsza wersja właśnie płyty Live to nie ma 70, prawie 5 minut, tak jak pakowaliśmy muzyką wszystkie późniejsze płyty kompaktowe. Ma chyba niecałe 70 minut, bo się baliśmy, czy czeska fabryka w Lodenicach, pamiętam, zdoła w ogóle wyprodukować i zmieścić tyle muzyki. No udało się i płyta POM CD001 to jest właśnie płyta Jacka Kaczmarskiego. Jednym z najbardziej znanych i z najbardziej cenionych programów Jacka jest Wojna Postu z Karnawałem. Do tego stopnia, że odbyły się aż dwie trasy koncertowej tego programu. Jesienią 1992 roku i wiosną 1993 roku. Wojna Postu z Karnawałem znów autentyczne przeboje, można powiedzieć, tutaj wylansowała i pokazała. Znów ciarki po plecach przy wielu nowych utworach. No po prostu świetnie było być w tym wszystkim, świetnie było patrzeć i słuchać i patrzeć na zachwyconych ludzi po prostu. Któregoś dnia, buszując w internecie, natknąłem się na fragmenty naszego koncertu, już nawet nie wiem, który to był rok, ale to dość późno, bo z Filharmonii. I po prostu, powiem nieskromnie, byłem pod wrażeniem. No, byłem pod takim wrażeniem, że trzech facetów na scenie i to po prostu źle do przodu. Upijamy się po zajazdach, kładziemy się spać z kim popadnie, o zrzuceniu marząc kostiumu, ale muza co mieszka w gwiazdach, troszkę snu na
nad ranem ukradnie i na łup nas wyda tłum. Przed koncertem w Siedlcach miała miejsce taka sytuacja, że artyści byli zaproszeni do więzienia w Siedlcach, gdzie mieli dać krótki recital. W pewnym momencie, kiedy już więźniowie byli wciągnięci w koncert, pod koniec koncertu Jacek zaśpiewał Mury. I kiedy śpiewali na trzy głosy wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambata, więźniowie klaskali w rytm tego refrenu, to naprawdę było straszno, ale nie dla Jacka. Kiedy w studiu nagrywana była Wojna Postu z Karnawałem, to ja już byłem tak troszkę nieformalnie, znaczy już życzeniem Jacka troszkę było, żebym ja troszkę pilnował jego spraw tutaj, dlatego że on nagrał swoje rzeczy i chyba wrócił do Niemiec, w każdym razie nie było go już potem. I ciąg dalszy pracy nad tą płytą to już się odbywał bez Jacka. Sporo było takiego repertuaru, który Jacek na takich bardziej prywatnych występach prezentował. Takie piosenki typu Staszewskiego Baranek, różne bluesy, różne rzeczy dalekie od przesłań historycznych, literackich, dalekie od powiązań z obrazami czy z inspiracjami, jakie Jacek z literatury również czerpał. Nie ruszaj to moje, wręcz łapy swoje, obsujesz się, boję się, omów te swą. Nie ruszaj to moje, wręcz łapy swoje, obsujesz się, boję się, omów te swą. Poprosiłem, aby zarejestrować taki repertuar. Jacek powiedział, no ale wiesz, ja na trzeźwo to tego nie jestem w stanie w ogóle zaśpiewać. Mówi, no to zaśpiewajmy. Nie na trzeźwo, zarejestrujmy to w zaprzyjaźnionym i macierzystym klubie Riviera Remont. Marek Karsbat, szef programowy, otworzył klub. Proszę bardzo, nagrywajcie. Pojawił się sprzęt, pojawiła się zaprzyjaźniona publiczność, głównie przyjaciele, znajomi. To nie był regularny koncert. I zaczęło się nagranie. Jacek miał Johnny Walkera i pamiętam, że pierwsze nagranie nie wyszło. Ponieśliśmy porażkę. Nie dotrwał Jacek nam po prostu do końca programu, gdyż w tym nie byliśmy fachowcami. Butelka była za duża. Ona się opróżniała szybciej niż szedł cały program. No i Jacek po prostu miał już kłopoty dykcyjne w 3/4 programu. Butelka się opróżniła za szybko. Powiedział, sorry, ale ja już nie jestem w stanie dalej śpiewać. Każdy się poczuł niedoczłowieczony w tym, że odchodził przejęty tęsknotą i tylko o to chodziło tylko. To, co najważniejsze dla mnie i najciekawsze, to rzecz, która pojawiła się przypadkiem, a która jest dla mnie najpiękniejszym wspomnieniem w pracy z Kaczmarskim, bo to jest wspólne granie. Tam jest chłodnie i gitara Jacka nie przyzwyczaiła się jeszcze do reflektorów. Ze względu na moje wszechstronne prace, które dla Jacka świadczyłem, doczekałem się wyrobienia przez niego wizytówki z moimi danymi oraz z dopiskiem. Jacek Majewski, ważny człowiek od wszystkiego, co dotyczy Kaczmarskiego. Miałem wtedy firmę z kolegą wydawniczą, prowadziliśmy i wydawaliśmy śpiewniki muzyczne. No i ktoś nam po prostu podpowiedział, no wydajecie różne rzeczy, może i fajne, może i ciekawe, ale wydajcie Jacka Kaczmarskiego. To jest legenda, prawda, o której no nie ma co w ogóle mówić. Wszyscy doskonale Jacka znają, wydajcie Jacka. A my mówimy wtedy, no tak, no ale jak wydać Jacka, skoro my Jacka nie znamy? No to ja was poznam. No i tak po prostu doszło do spotkania. Któregoś razu ze zdziwieniem zobaczyłem, że nasza wyłączność i spisana tak naprawdę, i taka umowna od zawsze, no została zachwiana. Pojawiła się płyta sygnowana firmą Scutum. Nagrania koncertowe.
nam jako współpracownikom Jacka nie przeszkadzał kontrakt z Pomatony, bo przecież to była wytwórnia fonograficzna. Myśmy nie byli wytwórnią fonograficzną, tylko jakby można powiedzieć, potem pełniliśmy rolę jakby agencji koncertowej Jacka, no i jednocześnie wydawaliśmy śpiewniki. Także nic to nie przeszkadzało. Podpisaliśmy rozwiązanie umowy, dlatego że Jacek sobie tego życzył. I to, że ta umowa tak naprawdę została złamana i ta wyłączność taka trochę święta, to tak naprawdę nie miało znaczenia, żeby tutaj prawnik musiał się wypowiadać. My to po prostu rozumieliśmy. Więcej zawdzięczaliśmy Jackowi, niż mielibyśmy na koniec tej współpracy no, stawiać jakieś mury między nami. W 38 roku życia, pod koniec XX wieku, co nic już chyba do odkrycia nie ma ni w sobie, ni w człowieku. Za czarne pióro i atrament chwytam, by spisać swój testament. Za mną już liczba Chrystusowa ofiarnym kozłom przypisana. Kiedy niewinna spada głowa za cudze grzechy, czyli za nas, by z życia się wymknąwszy sideł uschnąć w relikwie wśród kadzideł. Przede mną 10 lat niepewnych, gdy każdy zmierzch mężczyzny miażdży. Od wewnątrz pośpiech szarpie gniewny, a z nieba mu znikają gwiazdy. Który to przetrwa, ten dożyje zaszczytu, że sędziwie zgnije. Pamiętam takie spotkanie z Jackiem, luty 2002, na dworcu centralnym w Warszawie. Przyjeżdżam, odbieram Jacka przyjeżdżającego pociągiem z Gdańska. Jacek miał tu swoje sprawy, miałem go zawieźć po prostu do hotelu. Patrzę, Jacek wysiada z pociągu, jest wyluzowany i co mnie po prostu wtedy tak, można powiedzieć, ucieszyło, to, że Jacek wysiada z pociągu. Ja go pierwszy raz w ogóle widziałem, Jacka wysiadającego z pociągu, czy z jakiegokolwiek innego środka, bez gitary. I wtedy tak się cieszyłem, że bez gitary, bo mówimy, jest przerwa w trasie, trochę odpoczynku. No niestety sytuacja potoczyła się tragicznie, a ja później się zastanowiłem tak naprawdę, że wtedy będąc na tym dworcu centralnym, czekając na Jacka, widząc go, że właśnie wtedy widziałem się z nim po raz ostatni. I to jest bardzo smutne, a wtedy się tak cieszyłem na to spotkanie, a nie mogłem po prostu sobie tego przewidzieć. No dowiedziałem się, tak. To dowiedziałem się od Jacka oczywiście. Ale później dowiedziałem się drugi raz, bo diagnozę Jackowi postawiła taka pani doktor z Banacha. Moja znajoma po prostu. I stąd wiem, że to była choroba wysiłkowa, bo ona mówi, że ona mu zajrzała do gardła i zobaczyła, co jest. Zobaczyła, że jest nieprzyjemnym miejscu, bo to jest na granicy krtani i przełyku. I ona mi mówiła, że ona wtedy Jackowi powiedziała, że czeka go operacja. No to oczywiście Jacek zadał pytanie, czy on będzie mógł po tej operacji śpiewać. Na co ona mu powiedziała, że panie Jacku, tu nie walczymy o pana śpiewać czy nie śpiewać, a coś dużo poważniejszego. Przyszedł taki moment, kiedy ja załatwiłem mu jakąś kolejną sprawę, która była do załatwienia. To był komputer, który on chciał mieć laptopa, chciał mieć komputer mały i podręczny. Nie wiem, być może po to, żeby obsługiwać go w łóżku, a nie taki duży komputer, jakim się posługiwał na co dzień. Ja mu ten komputer załatwiłem w dobrej wierze, znajdując komputer używany, a więc tańszy i tak dalej, i tak dalej. Po czym Jacek zadzwonił w środku nocy do mnie z awanturą, mówiąc ledwo swoim tym szeptem, gdzie mnie wymyślał od oszustów, prawie że od złodziei, kończąc mniej więcej zdanie w ten sposób, że on nie może ufać, czy przyjaźnić się, czy utrzymywać znajomość z człowiekiem, który go oszukuje. A brało się to stąd, że ten komputer mu się popsuł, albo inaczej, komputer nie spełniał jakichś jego oczekiwań. Ta nasza kłótnia o ten komputer była czymś tak skrajnie, odebrałem to niesprawiedliwym i było dla mnie niewybaczalne to, że mimo, że jest człowiekiem ciężko chorym, mimo, że wymaga współczucia, to mówi takie rzeczy człowiekowi, który wiele dla niego zrobił, który wielokrotnie dawał dowody na to, że jest w porządku i w ten sposób się kończy nasza znajomość tą właśnie nocną rozmową. Króciutko. Otóż chcę wam powiedzieć, że
Ta pomoc, której świadczyłam w zeszłym roku i która trwa nadal, jest dla mnie bezcenna i bez niej prawdopodobnie by mnie tu nie było, bo zdecydowaliśmy się z żoną na ryzykowną eksperymentalną terapię, której mi medytała dostała efekty. Lekarze dawali mi 2 tygodnie życia rok temu. A ci, którzy zdecydowali się na krojenie, już ich wśród nas nie ma. Także tylko dzięki tej pomocy mogłem i mogę nadal leczyć się w sposób jak na razie efektywny. I jak lekarze się odwrażają, jeszcze mam coś śpiewać kiedyś. Dziesiąta. Wiadomości Lucyna Płużyczka. Jacek Kaczmarski nie żyje. Legendarny Bart Podziemia zmarł dziś w szpitalu w Gdańsku. Miał 47 lat. Od kilku lat walczył z nowotworem. Od 1981 roku przebywał na emigracji. Pracował m.in. dla Radia Wolna Europa. Po upadku PRL-u wrócił do kraju. Jak dowiedziało się Radio Z, prezydent Gdańska zgłosi wniosek o nazwanie jednej z ulic miasta nazwiskiem Jacka Kaczmarskiego. Dla mnie najważniejsze jest to, że był on moim przyjacielem w czasach, kiedy nic nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to życie się potoczy i co dla każdego z nas przewidziało. Pisał w sposób taki plastyczny bardzo. Taki, no, to się słuchało tych piosenek i się miało przed oczami obrazy, całe obrazy. Takim świetnym przykładem takiej piosenki jest epitafium dla Wysockiego. Przecież to, jak się tego słucha, to się normalnie w głowie przesuwają konkretne obrazy. Te kręgi, się wszystko się widzi. Ale ten blask, który za sobą niósł, w jakimś sensie dalej trwa. Bo to można się odwołać do tych utworów. Tak, to taki meteoryt się pojawił na firmamencie polskiej, nie tylko kultury. Tak jak w wypadku Wysockiego, tout proportion gardée, bo z racji jeszcze krótszego życia, jeszcze krótszej działalności, nie w takim stopniu intensywnej i tak rozprzestrzenionej, jak to się w wypadku Wysockiego stało, tym niemniej można porównać te dwa zjawiska do czegoś takiego błysku, który na firmamencie zabłysnął i nie pozostawił po sobie ciemności, wręcz przeciwnie. Na kilka godzin przed śmiercią, kiedy był już nieprzytomny, Ala zdecydowała, że chciałaby jednak, żeby Jacek został ochrzczony. Poprosiła księdza, ksiądz ochrzcił Jacka, ale no i to jest rzecz tak prywatna, tak leżąca tylko, która powinna należeć tylko do Jacka i Ali. Ala przez 2 lata z Jackiem była dzień i noc podczas jego choroby. Uznała, że tak trzeba, więc tak trzeba. Natomiast ten fakt został znowu wykorzystany do manipulacji, żeby mówić, nawrócił się, jak trwoga to do Boga, pękł przed śmiercią. Po prostu do tak przykrych manipulacji został ten nieszczęsny fakt użyty, że po prostu aż przykro tego słuchać. I dla ludzi, dla których ważne, że którzy są zaangażowani w wiarę w życie pozagrobowe, ten fakt urasta do najważniejszego wydarzenia w życiu Jacka, że po prostu na 6 godzin przed śmiercią nieprzytomny Jacek został pokropiony wodą święconą. To jest po prostu ważniejsze od wszystkiego, od tego, że napisał 700 pieśni. Taki grzesznik przyjął ten chrzest na łożu śmierci. Chrzest, jak wiadomo, gładzi wszystkie grzechy, więc on po tym swoim grzesznym naprawdę życiu poszedł do nieba prosto w asyście chórów anielskich, które mu śpiewały. I taka koleżanka, którą on bardzo lubił, nie tam, żeby jakieś były związki z inne, ale bardzo lubił, bo ona była rzeczywiście wyjątkowo miła. Małgosia powiedziała, no to niesprawiedliwe, my się musimy tyle w życiu namęczyć. A on mu wszystko zostało odpuszczone. I poszedł do nieba. Więc nawet w tym metafizycznym wymiarze można powiedzieć, gdzieś tam jak ten kot spadł na 4 łapy i mam nadzieję, że nas teraz z góry, rzeczywiście z góry ogląda i się trochę śmieje, widząc
i słysząc, co o nim mówimy. Plotkarzem nie był na przykład. A wiedział o ludziach wszystko. No. Trudno mi powiedzieć takie jedno hasło. Trudno mi powiedzieć takie jedno hasło, jak ja mam tak dużo o nim do opowiedzenia, nie? Jak go znam z różnych... Co powiem? Wzorem? Powiedzmy, jakim wzorem? Przecież to dwie żony, prawda? Jeszcze może jakieś 84 kochanki, prawda? I jeszcze wódka do tego. No nie. Wielkim poetą? No był. I to nie ulega wątpliwości. To, że nie będzie mógł śpiewać i całych tych rozmów, na szczęście nie musiałam z nim prowadzić. Oprócz przywitania i oprócz takiego po prostu pobycia z sobą przez chwilę, jak spotkaliśmy się tutaj w Krakowie, to ja nie musiałam tego typu rozmów z nim prowadzić. Ale ja sobie wyobrażam, że on bez... Nigdy mi nie mówił, że on już nie będzie, czy będzie śpiewał. W ogóle nie było tego tematu między nami. Ja bym chyba się rozryczała na amen. Jakby był taki temat. On by nie dał rady żyć. Bo po prostu ja sobie nie wyobrażam Jacka nie mogącego coś zrobić. Jacek nie myślał o przyszłości. I może było mu łatwiej z tą chorobą, dlatego że on nie myślał, co będzie jutro, czy będzie jutro żył. Zakładał, że tak, że będzie. I że będzie pisał. I będzie śpiewał. Że się wyleczy. To dawało mu siłę także do tego, żeby funkcjonować. I myślę, że jak do końca nie zdawał sobie sprawy, że to jest ostatni wiersz. Kochał śpiewać po prostu. Po to się urodził. Jeszcze Pan Bóg mu dał taki solidny talent.